Kamera Polwyżyn gości dziś ponownie w klinice MD Medical Aesthetic and Wellness dr Marii Deryło, gdzie odbył się kolejny z cyklu Open House. To była szansa dla pacjentów na poznanie oferty kliniki i bezpłatną konsultację ze specjalistami dr Marią Deryło i zaproszonymi gośćmi. Tym razem byli to przedstawiciele firm takich jak m.in. Xymogen czy Harvest PRP lub X-Sport. Firmy te współpracują z dr Deryło, oferując ekskluzywne zabiegi czy produkty, takie jak na przykład suplementy diety. Reprezentuję firmę zajmującą się suplementacją z siedzibą w Orlando. Współpracujemy wyłącznie z klinikami i praktykami lekarskimi, by pomóc ich pacjentom dotrzeć do możliwie najwyższej jakości suplementów. Są to multiwitaminy, tran, proteiny w proszku, dobre na włosy, skórę i paznokcie. To produkty skierowane ekskluzywnie do gabinetów lekarskich. Dlaczego? Bo bardzo trudno znaleźć na ogólnodostępnym rynku, w sklepach czy w internecie dobrej jakości produkty. My dostarczamy najwyższej jakości suplementów możliwych do uzyskania dla lekarzy, którzy później dystrybuują je wśród pacjentów. Tych produktów nie można nabyć nigdzie indziej. Nie ma ich ani w internecie, ani w aptece. Musicie się po nie zgłosić do lekarza i to on będzie nadzorował ich dawkowanie. Najczęściej produkty kupowane na ogólnodostępnym rynku po prostu nie działają. Inaczej jest z naszymi produktami. Nasze suplementy działają jak leki. Zapewniamy najwyższą możliwą jakość, aprobatę FDA, certyfikację GMP i międzynarodową dystrybucję. Nasza firma istnieje od 2003 roku i jesteśmy obecni w gabinetach lekarskich na całym globie. Klinika dr Marii Deryło znana jest również z programu utraty nadwagi. Pacjenci dr Marii stracili już w sumie tysiące kilogramów. Oferujemy również program utraty nadwagi. Nasz program składa się z czterech części. W części pierwszej wykonujemy badania diagnostyczne, takie jak EKG, badania laboratoryjne na schorzenia tarczycy, cholesterol, funkcji nerek, wątroby, proteiny, ciśnienie, badanie masy ciała. Używamy do tego celu InBody Scale. Po wykonaniu tego pomiaru pacjent dostaje dokładną analizę tak zwanego BMI, czyli procent mięśni do tłuszczu i procent wody w organizmie. W zależności od wyników laboratoryjnych i stanu zdrowia pacjenta ustalamy plan na utratę nadwagi. Nasz program jest prowadzony pod ścisłym nadzorem medycznym i jeżeli zaistnieje konieczność, są stosowane lekarstwa na utratę nadwagi. Pamiętajmy, że lekarstwa są tylko tymczasową opcją. Najważniejsza jest profesjonalna pomoc medyczna, która pomoże pacjentowi rozwinąć zdrowy styl życia. Część druga to tak zwane zdrowe odżywianie. Prosimy pacjenta, aby przyniósł nam dietę z ostatniego tygodnia, czyli jak wyglądało jego menu. Razem z pacjentem analizujemy jego styl żywienia i to, co spożywa. Przedstawiamy mu sugestie na temat zastąpienia wysokokalorycznych, wysokocukrowych produktów innymi, bardziej zdrowymi. Zgodnie z powiedzeniem, im więcej wiemy o swoim zdrowiu, tym zdrowsi jesteśmy. Staramy się uświadomić pacjenta i oferujemy mu materiały edukacyjne, książki, pamflety, miesięczne prezentacje. Omawiamy wielkość porcji, kaloryczność i wskaźnik cukru. Przedstawiamy także sugestie na temat zakupów, zdrowego jedzenia oraz sugerujemy przepisy na zdrowe gotowanie. Część trzecia, w tej części to jest tak zwane menu. Przygotowujemy menu dla pacjenta na poszczególne posiłki, na śniadanie, obiad, kolację. Sugerujemy także, po jakie dania powinien sięgać w restauracjach, aby zdrowo odżywiać się. W części czwartej to ćwiczenia. Zaleca się średnio 30 minut intensywnego ćwiczenia na dzień, co jest równoznaczne 420 minutami tygodniowo. Przed przystąpieniem do ćwiczenia pacjent przechodzi szereg badań medycznych, jeżeli to jest wskazane, takie jak EKG, stres test. Konsultacje u nas w naszej klinice odbywają się osobiście i przez telefon. Doskonałym uzupełnieniem programu utraty wagi, jak i wspomnianej wcześniej suplementacji, jest oferta obecnej podczas Open House siłowni X-Sport.
Z dumą współpracujemy z dr Marią Deryło. Oferta Export, którą prezentuję dziś na Open House, doskonale uzupełnia to, co oferuje klinika dr Deryło. Program utraty wagi, właściwej diety i kontroli spożywanych produktów. Zapraszamy na trening personalny, basen, saunę, jacuzzi i zajęcia grupowe. Tworząc program dla każdego indywidualnego klienta, sprawdzamy jego wymiary, a także procent zawartości tłuszczu w organizmie. Chcemy zaproponować Wam plan ćwiczeń na różne partie ciała, dostosowany do Waszej sylwetki i do Waszej sytuacji. Sprawdzamy, które ćwiczenia są dla Was bardziej skuteczne, a które mniej i dopasowujemy plan ćwiczeń do stopnia postępu. Optymalizujemy po prostu Wasz plan ćwiczeń w celu uzyskania najlepszych możliwych rezultatów. Mamy najnowocześniejszy sprzęt do ćwiczeń na poprawę krążenia, budowę mięśni i utratę wagi. Koordynujemy Wasz plan żywieniowy z ćwiczeniami, które są Wam najbardziej potrzebne. Oferujemy także klasy Pilates oraz jogi i ściśle współpracujemy z dr Marią Deryło. Jeżeli jest to wskazane, spotykamy się nawet 4 razy w tygodniu, by zgrać się z planem wyznaczonym przez panią doktor. Klinika MD Medical Aesthetic and Wellness zapewnia swoim pacjentom dostęp do najnowocześniejszego sprzętu laserowego stosowanego do całej gamy zabiegów. Mówią o mnie laserowy chłopak. To ja przywożę tu sprzęt laserowy i oferuję wspólnie z dr Marią bogatą ofertę różnych zabiegów laserowych. Proponujemy m.in. laserowe usuwanie włosów, korektę brązowych plam na skórze, redukcję czerwonych odbarwień na skórze, zmarszczek, a czasami nawet cienkich żyłek. W dniu, w którym wykonujemy zabiegi laserowe, zapraszamy pacjentów na różne procedury. Kolejna metoda oferowana przez MD Medical Aesthetic and Wellness, która cieszy się ciągle wzrastającą popularnością, to nastrzykiwanie osoczem bogatopłytkowym, PRP. Co to jest PRP? To jest osocze bogatopłytkowe. Jest to preparat przygotowany z krwi pobranej od pacjenta. Pobrana krew jest odwirowana i zagęszczana. Aktywowane płytki krwi uwalniają czynniki wzrostu, które stymulują namnażanie komórek, które stymulują tworzenie nowych naczyń krwionośnych, tak zwaną angiogenezę. Dlatego ten sposób regeneracji i naprawy tkanek jest uznaną metodą leczenia w ortopedii, kardiologii, okulistyce czy stomatologii. Jakie ma zastosowanie osocze bogatopłytkowe? Obecnie osocze bogatopłytkowe stosuje się już od ponad 30 lat, na przykład w ortopedii. Drugie zastosowanie jest w medycynie estetycznej do wypełnienia zmarszczek w okolicy czoła, oczu, policzków, rąk. Na czym polega zabieg redukcji zmarszczek metodą PRP? Otóż pobraną krew odwirowuje się, nakłada się krem znieczulający na miejsca wstrzyknięcia, następnie sam proces wstrzyknięcia. Jakie są efekty po wstrzyknięciu? Otóż po wstrzyknięciu w skórze rozpoczyna się proces zmożonej odnowy. Skóra staje się bardziej elastyczna, gładka, poprawia się jej odcień i tekstura, poprawia się ukrwienie, zmniejsza się widoczność blizn potrądzikowych. Jest bardzo wskazane na blizny potrądzikowe. Mamy wiele pacjentów, nastolatków, którzy cierpią na to schorzenie. Zalecane są 3 zabiegi w odstępie 4 do 5 tygodni. Jak osocze działa na włosy? Łysienie to jest efekt postępującego procesu zanikania włosa i mieszku włosowego. Z badań wynika, że wstrzykiwanie osocza bogatopłytkowego zapobiega temu zanikowi. Czynniki wzrostu działają na mieszki włosowe, aktywując w nich kolejne fazy wzrostu i różnicowanie włosa. Co więcej, działają też na komórki macierzyste w opuszce włosa. Pod ich wpływem mogą powstawać nowe mieszki włosowe. Właśnie dlatego metoda ta jest zalecana w trudnych do leczenia jednostkach chorobowych, androgennym łysieniu kobiet i mężczyzn, a także łysieniu plackowatym. Czy można monitorować postępy w leczeniu? Oczywiście do tego celu używa się tak zwaną trichoskopię, która można robić zdjęcia
przed i po zabiegu. Kiedy powinniśmy zdecydować się na badanie włosów? Gdy zauważymy pierwsze objawy ich przerzedzenia. Sygnałem ostrzegawczym powinno być też wzmożone wypadanie. Przerzedzenie włosów to niełatwy w leczeniu, za to częstszy problem, zwłaszcza u kobiet po 40 roku życia. Jednak pierwsze objawy tej choroby stają się widoczne po 30 roku życia. Im wcześniej rozpocznie się odpowiednie leczenie, tym szybszych i lepszych efektów można się spodziewać. Jak robi się ten zabieg? Otóż wstrzyknięcie dokonuje się ręcznie za pomocą strzykawki. Aby uzyskać pełny efekt, należy wykonać 3 zabiegi w odstępach 4 tygodni. Często pacjenci zadają pytanie, czy są jakieś przeciwwskazania. Otóż ponieważ preparat przygotowuje się z tkanki własnej pacjenta, tak więc ryzyko alergii nie istnieje. I provide PRP, which is platelet-rich plasma. Reprezentuje firma Harvest. Oferujemy metodę PRP, czyli nastrzykiwania osoczem bogatopłytkowym. To proste pobranie waszej krwi, które zajmuje kilka minut. Krew ta jest następnie odwirowywana przez 14 minut, co powoduje wyodrębnienie i koncentrację płytek. Płytki te działają antyzapalnie. Odbywa się to tak jak w przypadku skaleczenia. Infekcja jest sygnałem dla ciała, że potrzebne jest działanie antyinfekcyjne, co znaczy, że płytki krwi zmierzają w kierunku skaleczenia się, by zapobiec infekcji. My koncentrujemy metodą PRP nasze płytki i wstrzykujemy je w miejsce wymagające terapii. Pomaga to przyspieszyć antyinfekcyjne działanie i w związku z tym nasz problem znacznie szybciej ulega wyleczeniu. Oprzyrządowanie Harvest jest bardzo zaawansowane dzięki zamkniętemu systemowi. Pozwala na uzyskanie najwyższego stężenia bogatopłytkowego osocza i jest dlatego najlepsze na rynku. W ofercie MD Medical Aesthetic and Wellness dr Marii Deryło wiele jest także zabiegów estetycznych odmładzających nasz wygląd, takich jak Botox, Dysport czy Kybella. Zabiegi te stosowane są do redukcji zmarszczek mimicznych i statycznych. Jakie inne zabiegi estetyczne oferujemy w naszej klinice? Otóż Botox jest bardzo popularny, Dysport jest to najpopularniejsza metoda redukcji zmarszczek mimicznych, które pojawiają się w wyniku powtarzających się skurczów mięśni twarzy. Jest to metoda sprawdzona i bezpieczna. Jaki jest mechanizm działania botoksu? Otóż toksyna botulinowa powoduje zaburzenie przekazywania impulsów nerwowych do mięśni. Dlatego też mięśnie ulegają rozluźnieniu, a zmarszczki wygładzają się. A kiedy widzimy efekty botoksu? Otóż działanie botoksu zaczyna być widoczne już po 3 do 7 dniach. Pełny efekt z reguły po 14 dniach, a zaburzenie pracy mięśni utrzymuje się od 3 do 4 miesięcy, ale to wszystko zależy, czy pacjent miał uprzednio botoks i jak głębokie są zmarszczki. W jaki sposób usuwamy zmarszczki statyczne? Otóż zmarszczki statyczne to są zmarszczki widoczne w stanie spoczynku. Fałdy nosowo-wargowe na przykład. Takie zmarszczki likwiduje się tak zwanym wypełniaczem, czyli filerem, czyli wstrzykiwaniem substancji wypełniających zmarszczki. Dostępne są różne wypełniacze. W naszym gabinecie używa się wypełniacze z alergenu i galdermy. Co to jest Kybella? Kybella to jest deoxycholic acid, który się wstrzykuje w podbródek. Iniekcje są stosowane do zmniejszenia tłuszczu w podbródku. Wymagane są od 2 do 6 zabiegów, w zależności od wielkości tkanki tłuszczowej. Zabiegi powinny być wykonywane w odstępach nie mniejszych niż miesiąc. Zabiegi dają nam opcję bez operacyjnego usunięcia podbródka. U nas wykonujemy również SpectraCell badania laboratoryjne. Osoby cierpiące na problemy układu trawiennego, krwionośnego, odpornościowego, cukrzycy mają z reguły niedobór witamin pierwiastków. Na przykład pacjenci cierpiący na cukrzycę mają również niedobór chromu, magnezu, cynku,
Witaminy D3 i niacyny. Pacjenci leczący się na wysoki cholesterol mogą mieć niedobór magnezu czy chromu. Pacjenci cierpiący na tzw. microcytic hypochromogenemię mogą mieć niedobór witaminy B6, B2, cynku czy miedzi. Pamiętajmy, że niedobór i nadmiar pierwiastków jest szkodliwy, dlatego polecamy spektra cell badania, które są w większości pokryte przez ubezpieczenia. Po wykonaniu badania otrzymujemy wyniki, które omawiamy i ustalamy plan leczenia. Dr Maria Deryło poleca także w swojej klinice program oczyszczania organizmu z toksyn. Również chciałabym polecić tak zwany detox program. Zgodnie z CDC, Fourth National Report on Human Exposure to Environmental Chemicals, zbadano około 212 związków chemicznych w naszej krwi i moczu u większości Amerykanów. Toksyny są obecne w żywności, wodzie, powietrzu czy produktach codziennego użytku. Nasz organizm ma trzy opcje na pozbycie się tych produktów. Usunięcie tych produktów z moczem. Toksyny mogą być przechowywane w tkance tłuszczowej, mogą być usunięte z potem. Toksyny te powodują zmęczenie, zatwardzenie, problemy z układem trawiennym, problemy z utratą nadwagi, bóle stawów, częste przeziębienia, co wiąże się z osłabieniem układu odpornościowego. Toksyny są też przyczyną alergii. Długotrwałe skutki uboczne toksyn na nasz organizm to problemy z płodnością, opóźnienie w rozwoju, zaniki pamięci, autyzm, tak zwany ADHD, Attention Deficit Disorder, nierównowaga hormonalna, cukrzyca typu 2, choroby immunologiczne. Dlatego polecam detox program w naszej klinice, szczególnie dla pacjentów, którzy starają się utracić nadwagę. Klinika dr Marii Deryło oferuje również konsultacje z licencjonowaną kosmetyczką, zabiegi kosmetyczne oraz make-up. Zapraszamy do kliniki dr Marii Deryło, MD Medical Aesthetics and Wellness, 7425 West Irving Park Road w Chicago. Telefon 847-975-6263. Zapraszamy na walentynkowe promocje w MD Medical Aesthetic and Wellness. Dla panów PRP na odnowę włosów i botox 30% zniżki. Dla pań PRP, filery i botox 30% taniej. Bezoperacyjne usuwanie podbródka metodą Kybella 40% zniżki. Uwaga, promocje na lasery. 30% zniżki na laserowe usuwanie włosów, korektę brązowych plam i redukcję zmarszczek. Tylko we wtorek 30 stycznia w godzinach od 8 rano do 8 wieczorem. Umówienie na wizytę konieczne. Zapraszamy też na Open House, najbliższy już 1 lutego w czwartek w godzinach od 6 do 9 wieczorem. Klinika dr Marii Deryło, MD Medical Aesthetic and Wellness. Życzy Państwu zdrowego, szczęśliwego nowego roku.